Wielu Polaków przed zakładaniem rodziny powstrzymuje sytuacja ekonomiczna. W efekcie współczynnik dzietności w naszym kraju już od lat nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, dlatego rząd już w tym miesiącu zaproponuje nowe rozwiązania. Strategia demograficzna to plan, który ma rozwiązać problem dzietności w Polsce, tłumaczy wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Obejmuje przede wszystkim kompleksową diagnozę sytuacji, która jest w Polsce i to na tle również innych krajów naszego regionu, krajów europejskich. Chcemy w tej strategii opisaliśmy w zasadzie wszystkie wyzwania i czynniki, które mają według nas wpływ na dzietność. Tylko 2% Polaków w ogóle nie chce mieć dzieci. Blisko połowa chciałaby mieć dwójkę, a 28% trójkę dzieci. Prawie 1/3 marzy o dużej wielopokoleniowej rodzinie, pokazują ubiegłoroczne badania CBOS. Jednak sytuacja materialna sprawia, że te plany nie zostają zrealizowane. Strategia demograficzna ma między innymi takim wyzwaniom sprostać. W nim wskazujemy też kluczowe kierunki interwencji, które są potrzebne, tak by w sposób spójny i kompleksowy odpowiedzieć na te właśnie zdiagnozowane wyzwania. Plan strategii został oparty na podobnych rozwiązaniach wprowadzanych w innych krajach unijnych. Mamy też nowe pomysły, które nazwałabym innowacyjnymi czy nowatorskimi, które są uzupełnieniem i pewną taką spójną układanką, która wierzę, że przyniesie istotną zmianę. Szczegółowy plan strategii zostanie przedstawiony jeszcze w tym miesiącu.